Here you are. Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, oni witam was w grze, która nazywa się Wuthering Waves w serii o tym samym tytule i no, dzisiejszy odcinek raczej nie będzie należał do jakichś wybitnie długich ze względu na to, że mamy za momencik streama. Jeżeli to oglądacie, to zapraszam na godzinę 18. Jeżeli oglądacie to przed 18 dzisiaj, to zapraszam was na 18, będzie rolowanie Funka i Starailu. Pogadamy o różnych rzeczach, różnych ciekawostkach, może WuWa też wypłynie, chociaż raczej nie będziemy grali. Uwielbiam tą idol animację, jest świetna, kocham w ogóle, wielbię wszystko, co ta postać robi, jestem fanem. Jak na początku mi nie podchodziła, tak teraz podchodzi mi bardzo, więc to jej jedno. Jeżeli chodzi o Wuthering Waves, to widzimy się z kolei nie jutro, bo jutro jest stream z anime, więc tam na 17 zapraszam, ale dzień później, czyli pojutrze, o godzinie 18 widzimy się na rolowaniu tutaj na tym banerze, który mamy, czyli po Ktoś? Anarena mi tłumaczyła, jak się to poprawnie czyta? Nie słuchałem. Więc zapraszam na tego streama już pojutrze o godzinie 18. Widzimy się, rolujemy. Ja niestety tutaj odpuszczam, bo za 14 dni 21 godzin z mojej perspektywy będę się czaił na kolejną, która wjedzie tutaj. I będziemy wtedy też mieli stream z rolowania najprawdopodobniej. No ale lista wystartuje za jakieś 7-8 dni, tak żeby tydzień był na przygotowanie. Rolki ja już mam odłożone. Z tymi niebieskimi gorzej, ale jeżeli nic nie eksploduje, to powinienem mieć koło 30 na rolowanie 31, bo oczywiście ja się wtedy spróbam ze wszystkiego, co mamy i zobaczymy, co nam wejdzie i co nam wyjdzie i czy wjedzie nam coś fantastycznego. Mam nadzieję, że tak. Więc pamiętajcie, listę zbiera Secia oraz Simon. 31 o godzinie 18, Gian, plus minus 20-30 rolek, internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja mam restreamować dalej, oraz go od rodzica lub prawnego opiekuna. Mając to za sobą, przeskoczmy do kolejnego eventu, który za chwilę powinien wystartować. Macie w tym momencie zasyp, jest chyba ostatnia podwójna rolka, złota, więc ta lepsza, więc to niestety z mojej perspektywy się skończyło i się nie resetuje, to nie będzie leciało od zera w przyszłym tygodniu ani nic, więc tutaj za dobrze nie ma. Ten Depths of Illusive Realm to jest coś, co dopiero muszę ugryźć. No ale może, nie wiem, ile czasu zostało, 28 dni. No to po weekendzie. Po weekendzie albo weekend, bo nie będę miał czasu na nic do końca weekendu. Ale jutro startuje nowe i jest to Overdash Club. Przeskoczmy może na stronkę od twórców. To startuje 30, czyli jutro o 4 czasu serwera. Nie 4 naszej, tylko 4 czasu serwera. Oczywiście jest kilka dodatkowych informacji, więc przede wszystkim mamy tutaj czas. Mamy też nagrody 360 Astraitów, czyli jakby odpowiednik Primogemu Stellar Jade'ów. Waluta premium, standardowa waluta premium. Nie ta premium, która jest tylko za realny hajs. Advanced Resonance Potion 9 sztuk, Advanced Energy Core 9 sztuk, Advanced Sealed Tube 18 i kilka dodatkowych materiałów, które przydadzą nam się do rozwijania postaci, więc to jest to. Przechodząc do detali, jest to ten event parkurowy, czyli będziemy biegali po różnych miejscach na mapie, odbijali się po różnych holograficznych przestrzeniach, no i w sumie fajny nowy evencik, jeden z pierwszych, które mamy oprócz tych, które wystartowały plus minus razem ze startem gry. Więc jest data, co najmniej 14 poziom związkowca trzeba mieć i skończony main quest Echoing Marsze. Nie jestem pewny, czy ten quest mam zrobiony, czy nie, bo nie przyglądałem za bardzo. No i w nagrodach wizualnie to wygląda tak. Jeżeli chodzi o te modułki, to będziemy się bujali nad przestrzeniami, które mamy normalnie, no ale będą dostępne specjalne zony, znaczy nie specjalne zony, to jest złe określenie, specjalne labirynty czy specjalne trasy. O, to jest najlepsze określenie. Specjalne trasy, po których będziemy się bujali i trzeba będzie wybierać w co, gdzie, co i jak, bo jak widzicie, niektóre te rzeczy, które tutaj są na przestrzeniach, działają w ten sposób, że wysyłają nas w konkretne miejsce, więc jak się dociągniemy, to nas przesunie tak, jak powinniśmy być, żeby biec dalej, więc to nie jest parkour, czysty parkour. Ta strona nie jest zrobiona z myślą o kompie, przeskakuje tak bardzo daleko, jak tylko minimalnie ruszę scrollem na myszce. Więc tu jest to zorganizowane w ten sposób, że trzeba wykminić, jaka jest trasa i biec odpowiednio, a nie w jaki sposób wy jesteście w stanie przeparkurować się przez wszystko. Więc dwie różne rzeczy, taki typowo parkurowy event też mogliby kiedyś zrobić. I jeszcze tu są informacje co do rekomendowanych. Aha, rekomendowane to są inne artykuły u nich na głównej. Więc to oczywiście na nas czeka już niedługo, już za momencik, już za chwileczkę, a ja bym przeskoczył do tematu, który w sumie jest chyba, mam wrażenie, że głównym tematem dzisiejszego odcinka, czyli dajcie mi znać, czy u was też zmieniły się ceny, bo jak tak patrzę, dalej mam tego buga ze sklepem, nie działa mi poprawnie sklep, co jest dość kontrowersyjne dla gierki, która jest grą gacha i jest problem, że nie możecie tutaj skorzystać. Jak wbijam przez Epika, to widzę ceny po polsku i mi się nie ładują okna, jak wbijam poza Epikiem, no to wywala mi błąd i na telefonie też mi wywala błąd, po prostu nie mogę dokonać zakupu, bo coś tam, muszę to zgłosić, jeszcze tego nie zrobiłem, ale jeżeli dobrze kojarzę, to tu było 21,
9,99, a nie 29,99. 8 zł wzrosła cena Lunite Subscription i na razie nie znalazłem potwierdzenia, dlaczego ceny wzrosły. Wahnięcie, że złotówka poszła w dół, może coś? Gdzieś jakoś tak dziwnie, nie spodziewałem się tego. A druga rzecz, która jest droższa niż była, to jest... Aha, to nie będzie tutaj. Mamy tego i tutaj jak się Unlock Insider Channel zrobi, to też wyskakują ceny i było wcześniej, jeżeli dobrze pamiętam, 40,99 zł albo 41,99 zł, jakoś tak, a jest 49,99 zł, więc też wyrównali praktycznie do góry do 5 dych. Jest tutaj pełna stówa, a wydaje mi się, że było jakieś 8 dyszek, 85, nie mam zrobionego screenshota, wydaje mi się, że było jakieś 80 zł, może jakieś 82 i tam też końcóweczka 99, więc tutaj ten przeskok cenowy jest większy. Wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o różnicę walutową, znaczy się nie jest to kwestia tego, jak bardzo złotówka poszła w dół, czy euro poszło do góry, czy dolar poszedł do góry, ze względu na to, że jest wyrównanie jakby do pełnej. To nie jest przesunięcie tutaj załóżmy z 40 na 50 jakoś tak, ale tutaj jest już z 80 paru na 99,99, czyli stówa, i tak samo jest z Lunite'em. Te ceny nie pokrywają się, jeżeli chodzi o poziom przelicznika. Nie jest ta sama skala, więc to musiało zostać dostosowane ręcznie i no, nie jestem fanem. Nie jestem fanem, kiedy mamy wyższe ceny, kiedy zawsze mamy wyższe ceny. Jest to dość dołujące, deprymujące, frustrujące i nie podoba mi się bardzo. Więc jeżeli ktoś pamięta, jakie były ceny oryginalnie i czy ja nie zwariowałem, czy faktycznie widzę, że podrożało i dlaczego podrożało, jeżeli ktoś wie, to niech da znać, bo nie mogę znaleźć w oficjalnych ogłoszeniach na razie, dlaczego to się podziało i dlaczego dostaliśmy krótszy kawałek kija. Więc mając to za sobą, przeskoczyłbym do, uwaga, spekulacje i spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trafne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmieńcie do chwili wejścia na serwery live i weźcie również pod uwagę, że Wizu nie ma co do tego tytułu żadnego insajdu swojego, więc opiera się czysto w informacjach szalejących w internecie, próbując robić jakąś selekcję, co jest poprawne, co nie jest poprawne, co gdzie i jak i co z czym się je. Przeskakujemy do tych spekulacji i spoilerów, które są z kolei z analizy jakiejś takiej, której ludzie w Insidzie troszeczkę dokonali na temat tego, dlaczego teraz była premiera WoWy, chociaż coraz głośniej mówi się wśród content creatorów, zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych i ludzi, którzy zajmują się Insidem, że WoWa nie jest jeszcze gotowa do premiery, jest zbyt wiele błędów, zbyt wiele problemów rzutujących na wyniki finansowe, czyli coś, do czego nie można dopuścić przy okazji gry gacza, właściwie przy okazji żadnej gry, może być milion błędów, ale jeżeli system płatności nie działa, to znaczy, że coś jest ostro nie tak, bo to jest pierwsza i jedyna rzecz, która w grach gacza musi działać. Gra gacza nie musi w ogóle działać, jeżeli jesteście w stanie tam wydawać pieniądze, jeżeli znajdą się frajerzy, którzy w niedziałającej gierce będą topili hajs. Więc z tej perspektywy to wygląda tak, jakby ta gra została pchnięta troszeczkę szybciej, troszkę bardziej szybciej niż chcieli. Jest analiza paru osób, z którymi mam kontakt. Oczywiście nie mam żadnego insajdu takiego wkuro, żeby móc cokolwiek potwierdzić, czy powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie, ale parę osób zaczęło analizować, co jest grane rynkowo i strzelają, co się podziało i dlaczego podziało się tak, jak się podziało. Więc przede wszystkim wygląda na to, że Kuro Games podjęło decyzję o wydaniu Withering Waves wcześniej, czyli że teraz, bo w trzeciej, czwartej kwarcie, jak wcześniej było spekulowane, konkurencja byłaby dużo mocniejsza niż teraz. Zbliża się kilka innych gier, które będą się wystrzeliwywały i pokazywały od jak najlepszej strony, więc kiedy WoWa wtedy miałaby wychodzić, to na rynku już by było widać konkurencję, a teraz tej konkurencji jeszcze nie ma. Co więcej, projekty takie jak Mugen, o którym mam parę słów do powiedzenia na nadchodzących odcinkach z Genshin'a będzie, wręcz przytrzymały wszystkie informacje, które chcieli rzucić, żeby nie konkurować informacyjnie z premierą WoWy, więc stwierdzi, ok, my możemy poczekać, niech to pójdzie, niech to się przewali, albo się uda, albo się nie uda, rynek się znowu wykrystalizuje na coś nowego i wtedy będziemy podejmowali decyzję i walili ze swoją promocją w oparciu o to, co w WoWie wyszło, albo i nie. Więc to jest jedna z tych rzeczy. Z jednej strony mamy Zenless Zone Zero, w które Hoyo pompuje niewyobrażalny hajs, kasę, którą ładują w ZZZ, to jest coś, co jest poza zasięgiem Kuro Games, więc WoWa ma większe szanse teraz wyjść i zaorać rynek, niż za te 3-4 miesiące, kiedy Zenless Zone Zero będzie dużo mocniejsze. Zenless Zone Zero dużo szybciej się naprawia, niż WoWa jest w stanie się rozwijać. I to jest też sytuacja, że Kuro Games mogło chcieć zbejtować Hoyo, żeby wydali wcześniej Zenless Zone Zero, więc Zenless Zone Zero wyjdzie dużo słabsze, niż by wyszło za te dwie kwarty, co oznacza, że są na bardziej równych warunkach w walce między sobą. Ja i tak w Zenless Zone Zero nie wierzę, w ogóle absolutnie mi się nie podoba nic, co słyszę o tym tytule,
ogóle, ale z otwartym umysłem podchodzę, bo może się zakocham jak zagram, więc jest jak jest. Jeżeli chodzi o WoW, jest sporo niedociągnięć, jest sporo rzeczy, które powinni naprawić. Jeżeli chodzi o Zenless Zone Zero, wygląda na to, że traktują to faktycznie jako przyciąć zasięgi WoW, nie wydają tego wtedy, kiedy planowali, czyli za 2-3 kwarty, tylko wydają, żeby szło na czołowe z Withering Waves. Więc tak to wygląda. Z drugiej strony lecą informacje o betach innych gier, które zostały przesunięte, żeby się rozjechać jak najbardziej, bo wcześniej sytuacja byłaby taka, że tak jak mówiłem, konkurowałyby ze sobą i rynek stałby się przesycony z dnia na dzień, a tak to odczekają troszeczkę, WoWa znajdzie miejsce dla ciebie, rozepchnie się między innymi tytułami, wejdzie Zenless Zone Zero, będzie starcie i potem dopiero inne gry zaczną uderzać już w plecy Hoyo, więc tak wygląda to na ten moment analizy. Plus oczywiście premiera jest z dala od wyjścia nowej zony w Genshinie, co oczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo na plus, bo gdyby to zrobili wtedy, kiedy chcą, to byliby w sytuacji, w której Natlan by rządził niepodzielnie zainteresowaniem graczy, ewentualnie pierwsi zaczynaliby się dopiero nudzić Natlanem, więc z tej perspektywy wydanie tej gry przed premierą nowej zony jest jak najbardziej na plus. I dodatkowo finalnie złapali Hoyo z ręką w nocniku, bo HoYoHoYoVerse Cognosphere oszczędzało bardzo na produkcji wszystkiego, co w Genshinie było w sumie od aktualizacji 4.2, bo 4.3 było położone, 4.4 było zaoszczędzone bardziej niż się ludzie spodziewali, dużo, dużo bardziej. Aktualizacje od 4.5 do 4.7 spodziewaliśmy się, że będą miały pod górkę i że to będą bardziej slipery niż mniej, z mocniejszym naciskiem na 4.6, które okazało się niewypałem i wszystko przesuwają na 4.7 na gwałt, bo tak bardzo z łapką w nocniku dali się złapać. Dziękuję motorom za oknem. Więc to jest tyle z tej analizy, to była taka dyskusja między ludźmi, którzy mocno siedzą w temacie zarówno biznesowo i jak i analitycznie, co, która, gdzie gra i jak, i po prostu była dyskusja, jak się to rysuje na rynku i dlaczego WoWa wyskoczyła teraz i dlaczego to naprawdę ma sens, pomimo tego, że większość osób twierdzi, że WoWa jeszcze nie powinna była wyjść. Tak, ale jeżeli ją skończą, dokończą i dopieszczą i wyszłaby wtedy, kiedy miałaby wyjść, to sytuacja na rynku byłaby znacznie bardziej niekorzystna dla WoWy, więc szanse większe ma na utrzymanie się teraz jako, załóżmy, niedokończony produkt, niż dokończony produkt za max pół roku, niecałe pół roku. Wtedy byłoby gorzej, wtedy byłoby dużo gorzej. Pamiętajcie, że Mermaid, konkurs zmyślone, spekulacje wiosennie piękna i kocia sztuka w tym momencie trwają, a właściwie się kończą. Ostatnie dni, ostatnie godziny, idźcie jeszcze walczyć, bo tam się dzieje, jest sporo fajnych nagród, na przykład odpowiednik tych blessingów Lunite Subscription, czy jakoś tak się to nazywa, chyba Lunite Subscription. Tak, te cuśki są również do przytulenia, no bo jest jak jest, chociaż zmiany w cenach to nie jest coś, co braliśmy pod uwagę ustawiając zasady konkursu, więc troszeczkę słabo. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osobniści arcy magowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osobniści Twitcher nauci, wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcherosom. Na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która może nadarzyć się na dniach. Nie wiem, w co będę grał, jak będę śmigał z animcami. Prawdopodobnie w Genshina, bo tam się bardziej swobodnie czuję. Jak będę grał w WoW, to muszę się skupiać na nowych rzeczach, co może być średnio przyjemne do oglądania. Więc z mojej perspektywy pewnie będzie Genshin, ale w WoW na streamach w najbliższych dniach też raczej polecimy. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych pięciogwiazdkowych postaci. Widzimy się na rolowaniu 31. Do następnego, niech rowerek będzie z wami. Hej! Jakaś zamieszana formułka wyszła mi na koniec. Jakoś inaczej, jakoś dziwnie.